czas, jak pokazujemy czas, czym jest w ogóle czas dla nas. I myślę, że wyszedłbym od takiej greckiej definicji dwóch słów, chronos i kairos. Chronos jako pojęcie czasu ogólnego oraz tego kairos, jako dla nas fotografów bardzo ważnego, bo ten kairos możemy zdefiniować jako pojęcie momentu decydującego, czyli coś dla nas bardzo ważnego, ale też możemy go przedstawić jako ten moment szansy straconej, czyli to, z czym się często spotykam, że fotograf mówi, widziałem wspaniałą sytuację, zrobiłbym niezwykłe zdjęcie, no tylko jeden problem, aparat zostawiłem w domu, nie miałem go przy sobie. Ten kairos w jego wypadku pozostaje tylko w jego umyśle, w jego głowie. Natomiast dla mnie niezwykle istotne jest, żeby ten moment wykorzystać, żeby mieć to narzędzie rejestracji i to, co widzę, zdokumentować, sfotografować, pozostawić na fotografii. Czas też, mam na myśli tutaj, może działać konstruktywnie, ale też i destruktywnie. I ja podszedłem do tego w taki sposób, że pokazałem na moich fotografiach ruiny fabryki Frotex w Prudniku. To, co ten chronos zrobił z tą fabryką, to widać na moich zdjęciach. Tam jest zatrzymany czas, ale już ten czas upadłości tego zakładu. Tam już nie ma ludzi. Tam już są sytuacje wynikające z postępu czasu działającego na tą przestrzeń i na to, co się dzieje. Tam się co chwila wali kolejna hala, zawala się kolejny dach. I to, co jeszcze piękne w strukturze tych ruin, zanika. Za chwilę tego w ogóle nie będzie. Więc podszedłem do tego w ten sposób, że chciałem pokazać coś, co było kiedyś świetnością, tętniło życiem, dzisiaj jest tym martwą naturą. Jakie było Twoje podejście? Pracując równolegle, w zasadzie odnieśliśmy się do tego problemu w sposób podobny. Roztaczając taką ogólniejszą myśl o czasie, w tej chwili głównie kojarzy mi się to ze stwierdzeniem, ludzie cały czas mówią, że po prostu czasu nie mają. Brakuje im czasu na ważne rzeczy, na spotkania, ciągle muszą między czymś a czymś wybierać. Więc czas stał się taką kategorią, która nam w pewnym sensie doskwiera. Jest to troszkę na nasze życzenie, dlatego że czas tak naprawdę w rozumieniu ogólnym i tak jak to fizycy opowiadają, nie istnieje. To pomysł człowieka, konstrukcja zegarka, mierzenie właśnie czasu, liczenie dni, kalendarz, wszystko to sami sobie sprawiliśmy, żeby uporządkować nasze życie, jednocześnie wpędzając się w pułapkę i teraz ciągle ta gonitwa, nie mamy czasu. My też troszkę padliśmy tego ofiarą, bo ciężko nam było wygospodarować czas nawet na ten bardzo ważny projekt. Kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, czym jest czas w fotografii, to już przy poprzednich projektach dochodziłem do wniosku, że to przecież jest fundamentalna wartość. Obok światła, czas to są te dwa czynniki, które budują obraz, czyli światło w czasie. W zasadzie, tak jak już wspomniałeś, najczęściej fotografowie odwołują się do decydującego momentu Maurice'a Trié-Bresson. I to jest właśnie charakterystyczne dla fotografii reporterskiej, dla street photo i dla wszystkich tych odmian fotografii, które bazują na migawkowym fotografowaniu, na utrwalaniu, łapaniu chwili. Ale bardzo cieszę się, że poszukaliśmy troszeczkę innej ścieżki i poszliśmy w kierunku utrwalania raczej śladów czasu niż łapania ulotnych chwil. Jest to taka alternatywna droga. Myślę, że fotografia eksperymentalna daje duże możliwości w tym obszarze. Na przykład jest taka odnoga fotografii jak solarigrafia, która pozwala nawet na naświetlenia roczne. Dzięki temu uzyskujemy obraz świata. Światło wpada w bardzo długich czasach naświetlania, może to być nawet rok. My nie poszliśmy co prawda w eksperyment fotograficzny, ale wydaje mi się, że udało nam się uchwycić właśnie materię w stanie raczej trwania. Stąd też tytuł moich prac i to, czym się zająłem, to przemiany. To różnego typu powierzchnie, struktury, które na przestrzeni wielu lat zmieniają się bardzo powoli, ale też bardzo malowniczo.
odniósłbym się do tego, co powiedziałeś, że dzisiaj mówimy, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu, ale też w samej fotografii, gdzie w początkach bardzo długo trwało naświetlanie. I po to wymyślano dagerotypy, po to później kalotypie wymyślono, które miały skracać wszystkie poszczególne, aż doszliśmy do polaroidów, która była fotografią natychmiastową. Chcieliśmy już tak szybko mieć ten obraz. Dzisiaj za pomocą aparatów cyfrowych mamy obraz natychmiast. Już odrzucamy cały proces ciemni, cały proces wyczekiwania na wywołanie filmu. Cały taki czas tej podniety, jak mi to wyszło, jak ja to naświetliłem. Odrzucamy to. Chcemy to mieć wszystko natychmiast. I myślę, że to z jednej strony to jest świetna sprawa, bo mamy ten obraz, możemy się sami tym cieszyć, możemy się dzielić. Natomiast tak jak są wyznawcy dzisiaj zasady, że trzeba wprowadzić slow food, ja myślę, że zasadę wprowadzić slow fotografia to by nie było takie złe, żeby dać sobie trochę czasu, żeby dać sobie czasu tego na to, że pomyślę o tym, co zrobiłem, a nie tylko błyskawicznie z tego cyfrowego aparatu już poudostępniam i po prostu niechaj cały świat 10 sekund po zrobieniu przeze mnie danego materiału już widział, co ja zrobiłem. Dajmy czas sobie na przemyślenie i dajmy czas sobie na selekcję tego materiału, który myślę wtedy będzie o wiele ciekawszy dla odbiorców, którzy to zobaczą. O, kojarzy mi się tu taka postać Jarosława Benesza, który fotografuje wielkoformatowo i kiedyś mówił mi o tym właśnie, że on ekspozycji dokonuje podczas roku, potem materiał odkłada i po prostu zimą kopiuje, więc ten dystans między zrobieniem zdjęcia, a w ogóle zobaczeniem go najpierw w negatywie, a potem w pozytywie, znacząco się wydłuża. Dzięki temu autor jakby zyskuje pewien rodzaj właśnie dystansu do swojej pracy i myślę, że to może pomagać w selekcji najlepszych prac. Wtedy nie kierujemy się aż tak stroną emocjonalną, ale staramy się przeanalizować ten bardziej obiektywnie ten materiał. Fotografia właśnie ma w sobie niezwykły paradoks czasu. Z jednej strony mamy świadomość tego, że wszystko mija. Jest to dla nas powodem do nostalgii, często i do smutku. Z drugiej strony fotografia, mimo że nie zatrzymuje czasu, to pomaga nam pamiętać o pewnych rzeczach. I spoglądając choćby na zdjęcia w albumach rodzinnych, w tych fotografiach amatorskich, czy choćby nawet na osi czasu na Facebooku, przecież są przypomnienia, co się działo rok temu, dwa lata temu. Gdzieś to wszystko konstruuje nasz sposób rozumienia czasu. Zmierzam do tego, że zanim fotografia tak bardzo się spopularyzowała, myślę, że czas dla ludzi przebiegał zupełnie inaczej. W tej chwili mogą oni przeskakiwać jakby między wymiarami, cofać się, widzieć siebie w przeszłości. Kiedyś nie mieli takiej szansy, mogli jedynie oglądać swój portret malarski, ale przecież nie był to wizerunek taki jak fotografia. Nie był, ale powiedziałeś takie zdanie, że fotografia nie zatrzymuje czasu. I ja się z tym oczywiście zgodzę w sensie ogólnym. Czyli wrócę do tego stwierdzenia tego chronosu, tego ogólnego pojęcia czasu. Tego fotografia nie jest w stanie zatrzymać. Ale na pewno może zatrzymać ten czas danego momentu. Czyli to, co myśmy zrobili. Ten stan, to jest dany dzień, dana godzina, dana sekunda. I tak samo odniesiemy się do tego, to co powiedziałeś, jak jeśli zwrócimy uwagę na albumy rodzinne, nasze, cudze, gdzieś zobaczymy i zobaczymy, jak my sami wyglądaliśmy 10-20 lat temu, tam mamy zatrzymany ten czas. Ansel Adams powiedział takie zdanie, które Susan Sontag w swojej książce o fotografii zacytowała. Dla niego, gdy on patrzy na fotografie rodzinne umieszczone gdzieś w pokoju, to te osoby wyglądają właśnie tak, jak jest w tamtym czasie, który jest fotografowany. To jest oczywistość, że one tak wyglądają, jak w tym czasie, w którym je sfotografowano. Natomiast on je ogląda dzisiaj. Było przejście czasu, ten czas się przesunął w tym naszym rozumieniu. Upłynął jakiś fragment czasu. Ale on, patrząc na te zdjęcia, ma wrażenie, że on patrzy na tych ludzi tak, jakby oni stali obok. Ma świadomość oczywiście tego, że on patrzy na fotografię, na kawałek papieru, na którym oni są zatrzymani.
Niemniej jednak w odbiorze, w jego umyśle rodzi się obraz tych ludzi będących obecnych tuż obok niego, tu i teraz. Więc myślę, że w tym znaczeniu fotografia jednak ma moc zatrzymania czasu. W tym naszym rozumieniu, kiedy on tak upływa, a myślę, że im więcej każdy z nas ma lat, tym mamy wrażenie, że ten czas przyspiesza, że upływa nam szybciej. Niemniej jednak ta fotografia potrafi go zatrzymać, gdy do niej wrócimy, gdy ją z powrotem zobaczymy. Czy fotografia zatrzymuje czas? No, to jest bardzo ważne pytanie dla fotografa. I tutaj myślę, że nasze zdania mogą być podzielone. Dlatego, że obaj wychodzimy troszeczkę z innego świata fotograficznego. Dla ciebie bardzo ważna jest fotografia dokumentalna i reportaż. Dla mnie fotografia eksperymentalna. Już tutaj po prostu nasze drogi się zaczynają rozchodzić. Moim zdaniem fotografia może tylko nas okłamywać i tworzyć pewną iluzję zatrzymania czasu i im bardziej widz emocjonalnie podchodzi do obrazu, tym bardziej topi się w tej właśnie iluzji, no i przykłada fotografię jak do wizerunku rzeczywistości. Jednak zostało to już dosyć mocno stwierdzone, że fotografia przecież też jest narzędziem manipulacji i tymczasem i naszą pamięcią też doskonale manipuluje. Ale żeby nie opowiadać o tym tak pesymistycznie, to jeszcze na koniec chciałbym wprowadzić taką kategorię bez czasu. I troszkę marzy mi się taka sytuacja, kiedy fotografia znajduje się poza kategoriami czasu, kiedy trafia do takiego wymiaru, w którym po prostu sobie trwa i jest już zabalsamowana na zawsze. Tak jak powiedziałeś, wychodzimy z różnych gatunków fotograficznych, ale patrząc na to, jak pracowaliśmy przy tym projekcie i na efekt naszej pracy, to obydwaj poszliśmy w fotografię dokumentalną. Ty też poszedłeś tą ścieżką, spróbowałeś zrobić dokument tych miejsc, które odwiedziłeś, tych miejsc, które ulegają przemianie. Ja natomiast skupiłem się też na jednym, ja się skupiłem na jednym miejscu. Nie na kilku, tylko na jednym miejscu. Ja skupiłem się na tych właśnie zakładach, byłych zakładach Froteksu w Prudniku i chciałem pokazać to, co z nich pozostało. Chciałem pokazać to, co czas zrobił z tym miejscem, z tą przestrzenią, z tymi ludźmi, których nie widać na mojej fotografii, ale oni występują w postaci tych przestrzeni, tych, jak te przestrzenie zaaranżowali, tych przedmiotów, które tam zostały po nich. To wszystko, co możemy dzisiaj zobaczyć, jeszcze przez chwilę, jeszcze przez krótki czas. Ten czas nas ciągle tam mobilizuje w tym naszym projekcie, bo ten czas bardzo mocno to wszystko zmienia. I ja chciałbym się właśnie na tym skupić, na tym co w danej chwili możemy zobaczyć, na tym, co dzisiaj. Ci, którzy przyjdą po mnie tam fotografować tą przestrzeń, już zobaczą coś innego. Ja myślę, że tam wyrośnie jakiś krzak, który ewentualnie jakaś roślina, która później będzie, jeśli nikt tego nie ruszy, żaden człowiek tego nie ruszy, będzie wielkim drzewem. Natomiast jeśli człowiek to ruszy, to tam powstanie zupełnie coś nowego, tam być może jakieś centrum handlowe czy coś podobnego. Więc ja chciałem takie coś pokazać w naszym projekcie o czasie. Dla mnie punktem rozpoczęcia były zagadnienia estetyczne. Coś dla mnie zupełnie nowego i niecharakterystycznego, czyli kolor. Jest to pierwszy zestaw prac, w którym tak śmiało podejmuję fotografię barwną. I to jest dla mnie bardzo ważne, że kolor wreszcie po tych kilku latach fotografowania przemówił do mnie. Zawsze koloru się troszeczkę obawiałem, nie do końca potrafiłem sobie go tak ułożyć, żeby miał dla mnie znaczenie, ale właśnie w przemianach kolor się dla mnie otworzył i myślę, że niesie ze sobą taką może nawet wartość fotografii lekko abstrakcyjnej, malarskiej. Można tam właśnie zobaczyć bardzo różne barwy,
niektóre żywe, niektóre przytłumione, kolory, które między sobą współgrają, harmonizują i po prostu oddziaływują bezpośrednio na emocje oglądającej osoby.